Witam w kolejnej części. Dzisiaj miało być o line in file i block in file. Tak więc zaczniemy sobie od block in file. Tak się zastanawiam nad line in file, bo line in file. A nie, no dobra, zrobimy, żeby już nie, żeby. Bo to w sumie się wszystko zahacza, bo line in file, block in file robi nam tak, że wstawia nam bloki w pliku, a line in file zamienia nam na przykład konkretną linijkę albo wstawia nam linijkę do pliku. Ale też mamy, to się wiąże ze sobą, jest replace i replace działa podobnie jak line in file, tylko że zamienia wszystkie linijki. I się tak zastanawiam. No może nie będzie za dużo. Dobra, to pokażemy. Przechodzimy zatem do akcji. Block in file. Block in file. No to zrobimy sobie tak, że mamy naszą wspólną. Nie, zrobimy sobie nową rolę. Mcandir. Jakbyśmy ją nazwali. Common może. Common i będzie tasks. Dobra, i teraz sobie stworzymy pliczek main.yaml. I nazwiemy sobie costs i będzie Ansible built-in block in file. Oczywiście. Musimy podać ścieżkę do pliku. Ścieżkę do pliku i tutaj będzie naszym plikiem hosts. W administracji chyba wytłumaczyłem, o czym są hosty. etc hosts. Teraz mamy blok. I to, co chcemy wstawić, i zrobimy sobie tu na przykład host 1, czy to będzie 127.0.1, właściwie odwrotnie. I to chyba będzie tyle. Dodamy sobie teraz również name i dodamy sobie, albo tu dodamy dwie linijki. Będzie host. Bo zrobimy sobie, żeby było logicznie tak, host 3. Teraz nazwę single built-in tak samo podajemy ścieżkę do pliku. Host, tylko teraz podajemy. Możemy podać, że chcemy dodać ścieżkę, na przykład. Ciężko. A może zaczniemy od regexpa.
chcemy zamienić. Zamienimy sobie line infile, zamienimy sobie te host 3 na host 2. Dobra, czyli musimy podać coś takiego jak regexp i regexp to jest regular expression, wyrażenie regularne, czyli wyrażenie, które pozwala nam znajdować pasujące słowa. Czyli na przykład mamy słowo host 3 i chcemy je zamienić na linię, która będzie mówiła nam, to nie słowa, tylko całe linijki. Zobaczymy, że to zadziała. Nawet nie mam pojęcia, czy to zadziała, czy nie, ale zobaczymy, co nam znajdzie host 3. Najłatwiej to by było zrobić w ten sposób, że wyrażenia regularne, a nie robiłem o tym kursu. Ale na przykład taki znaczek, to znaczy, że się zaczyna, linia się zaczyna od host 3, ale u nas się nie zaczyna, u nas w sumie jest, to możemy zrobić, że tak, czyli mamy wszystko, cokolwiek jest z przodu i cokolwiek jest z tyłu, ale mamy mieć host 3. Takie wyrażenie regularne, ale samo host 3 też powinno wystarczyć. No dobra. Czyli mamy block in file i może sobie zrobimy nie w tym hoście, tylko zrobimy sobie TMP, czyli w katalogu tymczasowym. I jeszcze tak, tylko ten pliczek nie istnieje, to zrobimy sobie no, to tutaj w boku zrobimy 8. Dobra, i dodamy naszego nasza rola się nazywała command, dobrze mówię, command, tak. I zrobimy sobie, żeby się wykonało. A w sumie wszędzie się może wykonać. Dobra, to żeby było szybciej, to sobie wyłączymy te role. I sprawdzamy. No, changeline się nie wykonało. Zaraz to zdebugujemy, ale zrobimy host. Wykonaliśmy jako sudo. Dobra. Jak widzicie, ansib manage block, ansib manage block. No i nam stworzył host 3, a to się nie wykonało z tego względu, że tutaj jest zamknięte polecenie host 2, host 1. Change line.
No to mnie troszkę to zaskoczyło, bo nothing to repeat. Zobaczmy, o co tu chodzi. Czyżby się nasze. Nasze gwiazdki się nie podobały. No dobra. I zobaczmy, co tutaj mamy teraz. No, jak widzicie, zamieniła nam się ta linijka. I w poprzednim razie była linijka, a teraz linijki nie ma. O co chodzi z tymi gwiazdkami? No to to jest dziwne, czyli on tak jakby nie potrzebuje tych gwiazdek. Ale co jest to? Dziwne, dziwne. No dobra. W każdym razie udało się. Zamieniliśmy, wstawiliśmy pierwszy blok, a później w tym bloku zamieniliśmy host 3 na host 2. No i teraz za każdym razem, jak tak będziemy wykonywać, to to będzie się działo w ten sam sposób, czyli się doda blok, się zupdate'uje, bo to też na tym polega. Do czego używamy tego block in file? Do konfigurowania właśnie jakichś rzeczy w systemie. Czyli tak jak tutaj widzimy, hosty możemy kontrolować i to ułatwia sprawę, bo block in file działa w ten sposób, że on sobie wyszuka tego naszego bloku i go zawsze zupdate'uje do tej wartości, które tutaj mamy. Zawsze. Co możemy dodać do block in file? Do block in file, jak widzieliście, jest coś takiego jak begin manage block i end manage block. To możemy sobie zrobić w ten sposób jeszcze, że dodajemy sobie tutaj przed blokiem coś takiego jak marker. I marker możemy sobie ustawić dowolnie, tylko musimy mieć znaczek mark, żeby Ansible wiedział, że to będzie. I dajemy nazwę żeby było do 5. I teraz zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Zmienił nam się marker, pamiętajcie, bo zmieniliśmy go i mamy 2. Mamy begin i end, to są ten zmienny marker. I jest tak. Manage block by me and manage block by Ansible. I to jest przez Ansible, a to jest już z moim markerem. Jeżeli zmienimy marker, to jak widzicie, już nam się to pole nie będzie update'owało. No z tego względu, że mamy inny marker. Ale to nam się będzie update'ować. Jak usuniemy marker, no to wiadomo, to wrócimy do tego defaultowego markera i będziemy edytować to. Line in file zmienia tylko pierwsze, czy też ostatnie wystąpienie w pliku. Już nie pamiętam dobrze, ale chyba ostatnie. I tutaj nie mamy czegoś takiego jak markerów. Czyli jak sobie zmienimy, to sobie zmienimy.
ale mamy coś takiego w sumie myślę, że jest tak samo. Block and file. Block and file chyba myślę jest to samo. One są bardzo podobne do siebie, ale mamy coś takiego jak backup. Backup. I mamy ustawić true. No i teraz sobie zobaczmy. Jest nasz pliczek, ale zobaczcie, co mamy. Mamy coś takiego. No, 3 razy nam się wykonało na naszych hostach. Chcielibyśmy zmienić hosty. Host i tutaj damy kropeczki. No jak widzicie, to jest przed zmianą. A tutaj mamy po zmianie. Czyli zrobiliśmy backup pliku przed zmianą. I to jest ważne, żeby tak dodawać. No, bo jak sobie line in file nadpiszemy, no to niestety się nam nadpisze. A niekoniecznie możemy to zrobić dobrze. No dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi. A nie, jeszcze mamy chwilkę czasu. Bo razem z line in file łączy nam się taki moduł jak replace. Przypomniałem. Tak, replace. On wygląda praktycznie identycznie jak line in file, ale robi nam trochę inną rzecz. Bazuje na stringach, nie na liniach przede wszystkim. Replace. I to będzie w sumie to samo. Możemy też zrobić backup. Będziemy mieć trochę tych backupów. I będzie, że host zamieni nam się na Ansible. Za wcięcie oczywiście. Trzeba pamiętać, to jest Python, on nam nie daruje. Jak widzicie, zamienił nam wszystko. I nawet tu local Ansible. Widzicie? Tak działa replace. Replace również działa z regexem. I no, to już od tego naszego regexpa zależy,
jak ustawimy, żeby nam znalazł konkretną rzecz. Na przykład, żeby nam zmienił tylko to, ale żeby nie zmieniał tego. Jeżeli będziecie zainteresowani, to zrobię coś o regexty, bo to w sumie w Bashu też się przydaje. Ale to dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to by było tyle. Taka mała wstawka, ale bardzo pożyteczne moduły, czyli jeszcze raz, moduły do zapamiętania, do przetestowania. To są Blocking File, Lightning File i Replace. I możecie się pobawić. No mam nadzieję, że ktoś z tego korzysta i coś z tym robi. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w instalacji, jeżeli ktoś jest całkiem świeży, to dajcie znać w komentarzach. Zrobię jakiegoś bonusowe nagranie o konfiguracji maszyny wirtualnej w VirtualBoxie plus instalacja jakichś tam rzeczy potrzebnych, Ansible i tak dalej. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.